zrobiliśmy zakupy podstawowych produktów, dokładnie tych, które prezydent Andrzej Duda w 2015 roku. Jesteśmy 700 metrów od Sejmu. Pan prezes w każdej chwili może tutaj podejść, zakupić dokładnie te produkty. Dzisiaj rachunek z tych zakupów wyniósł prawie dwa razy więcej niż w 2015 roku. Pan prezes Glapiński dopiero niedawno obudził się, że należy coś z tą inflacją zrobić, bo jak wcześniej mówił, nie ma problemu inflacji w Polsce. Panie prezesie, panie premierze, panie prezesie Kaczyński, jest problem z inflacją i tutaj pokazujemy to wszystkim. Ja nie przypadkiem wziąłam cukier do ręki, jeden z podstawowych produktów na święta, które nam się zbliżają. Dzisiaj zapłaciliśmy za ten cukier 3 zł. Ten olej w 2015 roku kosztował niecałe 5 zł. Teraz kosztuje 9,99. Jajko niespodzianka z koszyka prezydenta Dudy było 2,79, jest 3,99. Margaryna było 4,69, jest 5,99. 30 sztuk jajek było 7,89, dziś jest 15,99. Chleb było 1,59, jest 4,49. 2 litry soku pomarańczowego było 4,99, jest 5,59. Ser żółty było 6,55 za 400 gram, jest 12 zł za 450 gram. Mleko było 1,85, jest 2,39. PiS ufundował nam drożyznę na święta. Panie prezesie, czas na reakcję.